dzisiejsze rozważanie mówi tak nad tym, że akurat będzie na temat szczególna obecność Boga, post. Ale nie tylko. Nie tylko będzie o tym. Otwórzmy ten tekst, o którym była mowa, z Księgi Joela. W dobie, w której żyjemy, człowiek nastawia się tylko na przyjemności. Cały świat krzyczy. Przyjemność. Jesteś tego wart. Jesteś tego warta. Przyjemności. Dogadzaj sobie. Rób sobie tylko to, co najlepsze. Ale taka filozofia, jeżeli tylko jest, to owszem, czasami należy sobie zrobić jakąś przyjemność i zjeść i tak dalej. Ja nie mówię, że nie. Ale jeżeli ta filozofia jest tylko taka, tego typu, wtedy no niestety gdzieś to ulatuje, gdzieś my odchodzimy dalej i idziemy tam, gdzie byśmy do końca nie chcieli dojść. No ale tam idziemy. No i właśnie w księdze Joela jest to taka szczególna księga i ten tekst, który właśnie tu był przytoczony z pierwszego rozdziału, 14-15 werset. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana Boga waszego i głośno wołajcie do Pana. Dlaczego? Ach, cóż to za dzień, bo bliski jest dzień Pana, bliski jest dzień Jahwe. Bliski jest ten dzień. Ten dzień będzie jakim dniem? A przychodzi jako zagłada od Wszechmogącego. No mocne słowa, wiecie, i mówi o poście. Ten tekst mówi o poście. Co to jest post? Dlaczego on jest tak istotny? Ale post jako sam nie wnosi wiele. Dlaczego? Bo zewnętrzne formy dla Boga nie mają takiej wartości jak zmiana serca. Zewnętrzne formy, które możemy robić, jeszcze raz, nie mają wartości przed Bogiem, taka jak wewnętrzna przemiana. Dlatego, że zewnętrzne formy są tylko zewnętrznymi formami. Jeżeli je robimy tylko, nic to nie. Moglibyśmy je równie nie robić. I by było to samo. To samo. I dlatego otwórzmy drugi rozdział Joela. Przejdźmy, popatrzmy, bo to jest na tej samej, tak, nie musimy przekładać kartek nawet. I o tych zewnętrznych formach jest napisane. Zobaczcie. Wszakże jeszcze mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, od 12 w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Wiecie, kiedyś był ten zwyczaj, prawda? Jak coś było tak, to co? Łapał? Rozdzierał szaty. I to było pokazanie, że to było to. Rzeczywiście to było to? No nie. Jezus, Bóg mówi, nie rozdzierajcie szat, bo to nie ma znaczenia. Rozedrzyjcie serce wasze. No dobra, ktoś tam powie, no ale jak ja mam rozedrzeć moje serce? No właśnie w poście, płaczu i narzekaniu. Lamentacja, znaczy w oryginale jest lament. Post, płacz. Dlaczego trzy? Dlaczego to jest ze sobą tak związane, kochani? Dlaczego post jest związany z płaczem i narzekaniem? Ktoś powie, ale to są niewygodne rzeczy. Ja bym tego nie chciał robić. Dlaczego to jest takie istotne, wiecie? Żeby się ukorzyć przed Bogiem. Bo wtedy, kiedy się ukorzymy przed Bogiem, jesteśmy coraz bliżej Jego. Dlatego, że my mamy jako ludzie problem z czym? Powiedzcie, z czym my mamy jako ludzie problem? Z pychą. Z naszą egoistyczną naturą, prawda? Można to tak określić. My mamy, każdy z nas ma ten problem. Wiecie, nie ma człowieka sprawiedliwego, jak jest określone w Biblii. Nie ma ani jednego, który by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Jeszcze się taki nie znalazł. Sami wiemy, jak to jest ciężko, jak nieraz walczymy sami swoimi siłami, prawda? Coś robimy, coś nie wychodzi, coś chcemy dobrze, a wychodzi źle na przykład. No i wiecie, bezsilność. Człowiek nieraz czuje bezsilność. Nieraz się może szamotać swoimi siłami, coś robić, coś nie wychodzi i w końcu mówi, a to ja mam dość tego. Ja tego nie będę robił już, wiesz, ja aż mam tego dobrze. Robię i wychodzi w drugą stronę. No właśnie. Dlatego post, płacz i narzekaj. Jeszcze raz ta bardzo ważna rzecz. Nie zewnętrzne formy, a rozdarcie serca. Przez płacz, przez post zbliżamy się jeszcze bliżej do Boga. Post oznacza
szczególną obecność Boga. Nie wiem, czy wyście pościli, ja pościłem. O, góra 3 dni. To były moje posty. 3-dniowe, ewentualnie 1-dniowe. Ale tu nie chodzi o ilość teraz czasu, ale chodzi o sam fakt, że wtedy, wiecie, człowiek niesamowitą ma inną percepcję. Nawet powiem wam, że przed, już od jakiegoś czasu stosuję tą metodę w szabat, że przed kazaniem nie jem. Ale później jem. Nie to, że poszczę w sobotę. Ale przed kazaniem, wiecie dlaczego? Dlatego, że umysł mój jest, zauważyłem, percepcja jest zupełnie trochę inna, lepsza, głębsza, niż bym zjadł. Ja nie mówię teraz, to nie o to chodzi, że teraz was namawiam, żebyście nie jedli. Tylko ja mówię o moim doświadczeniu. I post oznacza szczególną właśnie łączność z Bogiem. Przyjście do Boga. Dlaczego ten post taki? No Jezus to określił. Otwórzmy znany fragment Ewangelia Mateusza. Kuszenie Jezusa, 4 rozdział. I tam od 1 po 4, tam są te wersety i na nich chwilę się wspomnimy. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, tak? Aby kusił go diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Kochani, kto jeszcze taki post miał w życiu? Też. I jeszcze ktoś miał. Tak. Z tych Mojżesz miał, to jest takie znane, mam kiedy był na górze, on nie jadł i nie pił nawet wręcz. To jest napisane o Jezusie, że nie jadł, natomiast tam nie jadł i nie pił 40 dni, prawda, kiedy Bóg mu tam ukazywał. Chyba Paweł jest. Nie. Jeszcze jedna osoba. Dla ułatwienia powiem wam, że w Starym Testamencie on jest. Eliasz, dokładnie. O mocy posiłku szedł 40 dni, 40 nocy. Gdzie? Na górę chodził. Tam szedł. Po co? Spotkać się z Bogiem. Ciekawe, że spotkał się dopiero w tym trzecim jakby podejściu, prawda? Nie w wielkich, spektakularnych sprawach, tylko w delikatnym powiewie od Pana, który przyszedł właśnie w delikatnym powiewie, żeby pokazać tą naturę Bożą, że może zmieniać serca, przekształcać, ale delikatny powiew wystarczy. Nie musi być trzęsienie, nie musi być wiatr, wicher, nie musi być jakiś ogień, jakieś spektakularne rzeczy do tego. I 40 dni, tak, on szedł 40 dni. Zobaczcie, jaki Bóg jest niesamowity. Tu tak samo jest to zawarte, słuchajcie, w tych słowach. 40 pościł, prawda? Nie jak i zaczął machnąć. No, dziwne, żeby nie zaczął, bo po jakimś czasie, po 40 dni, to jest naturalne. Bo, albo ewentualnie powiem tak, niektórzy pościli, tak, ale no, mieli lekarza, prawda? Czy no, odpowiednio jest przygotowany organizm na to. Przystąpił do niego kusiciel, wtedy przystąpił, on wiedział kiedy. Kiedy Jezus zaczął machnąć, to jest ciekawe. Nie wcześniej. I rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, te kamienie stały się chlebem. A Jezus odpowiedział, co? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Wiecie, jest tu zawarte wszystko, że my musimy być wyćwiczeni, przy końcu szczególnie, do wszystkiego. Możemy opływać w dobrobyt, umieć się zachować opływając w dobrobyt, ale umieć się też zachować czym? Jak się nie ma tego dobrobytu, prawda? Wiecie, dokładnie. Dokładnie. Wiecie, jest to szalenie ważne, dlatego że nam się może wydawać, że pewne doświadczenia nas ominą, które będą na ziemi. Ja powiem wam, że jak jest napisane, że próba, w Apokalipsie jest napisane, że próba przyjdzie na każdego mieszkańca ziemi. Tam nie jest napisane, że na adwentystów nie przyjdzie. Tak jest tak napisane? Nie, ja nie znalazłem takiego wyjątku tam. Jest napisane, że dla każdego z mieszkańca ziemi przyjdzie próba. Więc my musimy być przygotowani na to, że umiemy się wstrzymać, prawda, od jedzenia, ale możemy też i jeść. Ale to wszystko z umiarem, żeby było, bo wiadomo, brzactwo to też jest grzech i też zabijanie siebie, swojej siły żywotnej. Natomiast wstrzymanie się dzisiaj w świecie, gdzie to następuje, wiesz, ja nawet oglądałem kiedyś na YouTubie taki filmik, pokazany był bezsens tego apetytu nadmiernego. Był pokazany, wiecie, w takim szybkim tempie. Ludzie tak biegą, kupują, później Jezu, a później rośnie. I nagle później, wiecie, gdzie lądują? Na końcu? Lekarza, który usysa ten tłuszcz. Czy to jest sens i logika? No żadna. To jest zabijanie siebie tak naprawdę. Słuchajcie,
jeżeli człowiek sam, bo ja mówię, jak ma coś genetycznego, to jest zupełnie co innego, ale jak człowiek sam się dopuszcza do tego, że wiecie, staje się bardzo otyły, to cierpi jego ciało na to. Ja nie mówię teraz, żeby się śmiać z takich ludzi, absolutnie, ale co się dzieje z jego organizmem? Kości mu siadają, wszystko przeciążone w środku. Wiecie, to nie jest tylko kwestia otyłości, to nie jest kwestia tylko, że on jest otyły, ale wszystko się niszczy w jego organizmie. W jego organizmie wszystko się niszczy, bo jest przeciążone. Stawy siadają, inne sprawy, wiecie, wewnątrz, na zewnątrz. I to, i później ten człowiek cierpi. Wiecie, to jest wszystko, Bóg ma jakby taki plan i dlatego, żeby człowiek miał tą wagę, zachowywał swoją, chyba że mówię, musi brać jakieś leki, jakaś genetyka czy coś. To są sytuacje wyjątki, zgadza się, że to jest niezależne od tego człowieka. Ale jeżeli jest zależne, to kochani, pamiętajmy, że tak naprawdę się zabijamy. Ale to już jest taka pomniejsza kwestia, jeżeli chodzi o post. Natomiast nie samym chlebem człowiek żyje, ale czym żyje tak naprawdę człowiek? A doświadczyliście tego? Tych słów? W jaki sposób u siebie? Właśnie, że żyje każdym słowem, które jest. Bóg daje i Bóg może właśnie dać taką siłę, jak dał Eliaszowi, który 40 dni, 40 nocy szedł. Wiecie, to nie tylko, że był na jednym miejscu, tak jak Mojżesz, na górze, ale on szedł. Słuchajcie, to jest dopiero wysiłek, prawda? 40 dni bez jedzenia. Normalnie on by padł, prawda? Jakbyśmy to wzięli tak logicznie na ludzki rozum, to on, Eliasz, by zmarł w czasie tej podróży. Po prostu się wycieńczył. No bo to jest nie... Jak? No można nie jeść tam chwilę, prawda? I iść na stresami 40 dni, 40 nocy. Ale Bóg ma moc. Dlatego tu jest pokazane, żeby zupełnie właśnie zaufać Bogu, że nie jedzenie nam daje logicznie paliwo, prawda, że musimy zjeść, bo nie będziemy coś tam. Tylko Bóg mówi, ważniejsze u tego jedzenia fizycznego jest co? Pokarm duchowy. Dokładnie. Pokarm duchowy. Teraz jeszcze może tego nie rozumiemy tak. Może nie każdy tak mocno to rozumie, ale powiem wam, że przyjdzie, w Amosie jest napisany czas, kiedy ludzie będą łaknąć tego słowa. Będą pragnąć słowa ukojenia Bożego, tego duchowego pokarmu. Wtedy będzie piekło na ciebie. O tak. Dla tych ludzi będzie lepiej. Bo słuchajcie, bo to będzie coś strasznego. Ja nie chciałbym być, nikomu nie życzył, najgorszemu wrogowi, słuchajcie, który nie uważa za wroga, bo ja nie uważam go za wroga, to nie życzyłbym tego, doświadczyć tego stanu, kiedy będzie tak, że człowiek będzie chciał ukojenia, a nie będzie. A nie będzie. I dlatego, póki czas, Jezus mówi, skosztuj mnie, pamiętacie, psalm 34, skosztuj. Skosztuj mnie w poście, płaczu i narzekaniu. Ho, ktoś powie, co to za kosztowanie? Tak, bo kiedy skosztujesz, pamiętajcie, że przed wywyższeniem, co jest? Czy Jezus, jak szedł i nam pokazał, to gdzie? On szedł najpierw, był wywyższony, czy jak? Był poniżony, prawda? Dopiero był wywyższony. Czy uważacie, że u człowieka może być odwrotnie? Najpierw będzie wywyższony, a później będzie poniżony? No to trochę bez sensu by to było, prawda? Prawdziwa wielkość właśnie się pojawia w tym, że mogę przyjść do Boga właśnie w ten sposób. Skosztujcie go w ten sposób. Przed wywyższeniem, przed doświadczeniem Boga, przed radością, przed wielką dołą jest poniżenie. Jest płacz, jest zastanowienie się, Boże, zmień moje życie. I wtedy Bóg daje dalej. Jest ten lament. A lament, wiecie, jest określony w trenach. Może otwórzmy treny jeremiaszowe. W owych trenach, w trzecim rozdziale, jest ten tekst, który też nieraz już przekraczałem, ale... 39 werset od 39. Na co może uskarża się człowiek, póki żyje? Jest pytanie. Na co? Niech się uskarża na swoje grzechy. Odpowiedź. Na co może się człowiek uskarżać? Czy na inne osoby, bo są takie złe, czy na instytucje, nieważne, na co, na tamto, na tamto, na tamto, możemy wymieniać, prawda? Możemy to szerzej mnożyć. Na to mamy się uskarżać? Nie. Ale kiedy się uskarżamy na grzechy nasze, prawda, które Bóg nam pokazuje, jakie one są,
bo my ich nie widzimy często, to wtedy właśnie zbliżamy się do Boga. Dlaczego? Co robią, co robi grzech, słuchajcie, w życiu człowieka? Oddziela od Boga. Dokładnie. I co? Bóg, by się wydało, Bóg powiedział, że jego ręka nie jest zbyt krótka, prawda? Jego ucho nie jest przytępione. Nie, on bardzo dobrze słyszy. Ha, lepiej o wiele niż każdy z nas. Ale co? Grzechy, nasze grzechy, jakieś ulubione, jakieś różne, powodują, że nie mamy dobrego tego Boga. On może inaczej, on nie odpowiada. On jakby nie słyszał. On nie odpowiada na nasze modlitwy. My możemy się gorąco modlić, ale jest napisane, wiecie, Salomo napisał, że do Boga nawet jest pochylona modlitwa, jeżeli ktoś chce grzeszyć, chce pielęgnować grzech, a chce się i przyjść do Boga i się modlić dalej. I dalej pielęgnuje ten grzech. To wiecie, taka modlitwa dla Boga jest pochylona. Wiecie dlaczego? Bo Bóg chce zmiany. Bo Bóg wie, że to dziecko jest na złej drodze. Nie dlatego, że Bóg jest wściekły i on chce go tam, nie wiem, piorunem przyczepić po głowie. Nie! Bóg jest miłością. No ale jak widzi, że dziecko idzie w niewłaściwym kierunku, to co? Pogłaska go, powie, a dziecko idziesz tam, to idź. Bez problemu. Nie. Bóg chce ratować. Ha. Dlatego, wiecie, to słowo w poście płaczu lamentacji, zbliżcie się do mnie, w Joelu, które jest napisane, oznacza nie rozdzierajcie serca, oznacza bliższy kontakt z Chrystusem. Wtedy nawiązuje się coraz mocniejsza relacja. Spróbujcie, zobaczycie, jak niesamowicie można czuć Boga. Naprawdę. Jego obecność. Ile grzechów się nazbierało w naszym sercu, nawet my nie wiemy. Nawet nie wiemy. I nam się wydaje, że wszystko jest ok. Wszystko jest dobrze. Fajnie jest. Słońce świeci, rodzą się dzieci, prawda? Jest fajnie. Ale ciągle pozostaje jeden problem. Nasza natura. Grzeszna. I ten problem się sam nie rozwiąże. Wyobraźcie sobie, że on się rozwiąże. To co Jezus na krzyżu umierał? Powiedzcie. Po co by Chrystus na krzyżu umierał, gdyby ten problem się mógł sam rozwiązać? Po prostu. Strzał z palca i jest rozwiązany. No to po co Jezus by umierał? No na pewno by nie musiał umierać. Ale kiedy spojrzymy na Golgotę, spojrzymy na tam, co Jezus zrobił dla mnie, to wtedy pragnę zbliżenia do Boga. Autorka chrześcijańska Ellen White tak to określiła, wiecie. Dosyć mocno właśnie, żeby to zobrazować, przeczytam to w tym fragmencie. Zanim doznamy przebaczenia, powiecie, a czego? To nie wszystko jest ok. Naprawdę? To ty już masz czystą naturę. Ty jesteś już prosto do nieba przyszłeś. Zanim doznamy przebaczenia i znajdziemy pokój, musimy tak daleko poznać siebie, posłuchajcie, musimy tak dalece poznać siebie, by w rezultacie tego poznania nastąpiła skrucha i pokuta. Poznanie siebie oznacza, że w rezultacie przychodzi co? Skrucha i pokuta. A my powiemy, nie muszę. Wszystko jest dobrze. Faryzeusz nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest grzesznikiem. On sobie nie zdawał sprawy. Dlatego Duch Święty nie mógł pracować nad jego sercem. Jego dusza tkwiła w pancerzu własnej sprawiedliwości, którego nie mogły przebić słowa Boże. Wiecie, to jest stan bardzo ciężki, kiedy nasza natura nam pasuje, my się dobrze czujemy w naszej naturze, uważamy, że ona jest bardzo dobra, nie chcemy zmian tej natury. Nie chcemy, żeby coś się stało, coś się zmieniło. Uważamy, dajemy wtedy świadectwo, że ta natura nam pasuje i że ona jest bardzo odpowiednia dla nas. I dajemy znać, że Bóg się chyba pomylił w takim razie, mówiąc wyraźnie o tym, że nasze natury są do zmiany. A zmiana, jak mówię, nie następuje. O tak. Stryk. Wiecie, to jest całe życie nasze. To jest zmiana. Całe nasze życie. Zobaczcie, jaki problem jest z grzechem, z naszą naturą, skoro całe życie Bóg musi zmieniać nasze życie. Przekształcać nasze serce. Jaki problem jest, to nie jest coś takiego, że można dmuchnąć i już tego nie ma. To nie jest piórko, które leży pyk i już nie ma. Widzicie, jest to problem bardzo poważny, który może sobie nie zdajemy sprawy. Każdy z nas ma ten problem, jeszcze powiem. Ja też. Każdy. Jeżeli ktoś powie, że nie ma tego problemu, no to ma największy problem.
jeżeli ktoś powie, że nie ma tego Boga, to ma największy problem. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Zanim doznamy przebaczenia i znajdziemy pokój, musimy tak dalece poznać siebie, by w rezultacie tego poznania nastąpiła skrucha i pokuta. I wówczas coraz będziemy blisko Boga, dlatego że Bóg będzie mógł oczyścić, pokazać nam nasze grzechy, oczyścić je i wtedy nasze serce będzie otwarte i wtedy nie będzie barier, które są teraz. Które nawet już się przyzwyczailiśmy może do tych barier, które są. Może nam się wydaje to zwyczajne, normalne. Coś takiego, co już... Wiecie, bo człowiek się do wszystkiego może przyzwyczaić, prawda? Do jakichś nawet bardzo złych warunków też się przyzwyczai. Niektórzy się przyzwyczajają do nieudanego jakichś związków, jakichś relacji. Są w jakichś relacjach, związkach, gdzie są fatalne, toksyczne, ale dalej są, po prostu przyzwyczajeni, że są. Po prostu z samego faktu, żeby być. Bo boją się zmian może. Bo te zmiany mogą być złe, prawda? My mamy coś takiego, że te zmiany się trochę obawiamy i tak dalej. Inny fragment mówi, zobaczcie, możemy opowiadać Bogu o naszej nikczemności i nędzy. Posłuchajcie, bardzo ważny fakt. Możemy opowiadać Bogu o naszej nikczemności i nędzy, a serce pełne pychy i zarozumiałości, chęć i sił będzie swą jakoby wielką pokorą i sprawiedliwością. Wyobrażacie sobie? Że możemy opowiadać Bogu o naszej nikczemności i nędzy, ale serce pełne pychy i zarozumiałości w tym samym czasie, po serce, chępić się będzie swą jakoby wielką pokorą i sprawiedliwością. Trzeba spoglądać na Chrystusa. Nieznajomość Zbawiciela rodzi w człowieku błędne mniemanie o czym? O własnej sprawiedliwości. Dokładnie. Jak nie znamy Chrystusa, to nam się wydaje, że my jesteśmy sprawiedliwi. I wiecie, to by się nie przeskoczy, bo nasza natura taka jest. To nie jest to, że ktoś to coś sobie tam napisał, tylko nasza natura taka jest. Zaczynamy polegać na sobie. Co dalej? Pan wysłucha modlitwy celnika, bowiem wyrażała ona całkowite zdanie się na Wszechmogącego. Dlaczego Bóg wysłuchał celnika? Bo on się zupełnie zdał na Boga. Własna osobowość była dla celnika zbrukaną szatą. Tak musi pojmować każdy, kto szuka Boga. Wiarą, i to wiarą, która odrzuca wszelką ufność we własne możliwości, musi modlący się, świadomy swej nędzy moralnej, zdobyć moc Bożą. Tak. Jeszcze raz jedna rzecz, uwaga. To nie jest samobiczowanie się, wiecie. Ja nie mówię o ascezie tutaj. Ja nie mówię o czymś takim. Tylko mówię o tym, że Bóg chce nam pokazać pewne rzeczy, żebyśmy zrozumieli naturę tego. Zrozumieli, co to znaczy być grzesznikiem, zrozumieli, co to znaczy grzech, co to łaska Boża. Tak. Wiecie, ja doświadczam tej łaski i coraz otwieram oczy szerzej. No przecież my tu znamy łaskę Bożą, no przecież czytamy już tyle lat, jesteśmy w kościele, przeczytaliśmy już, a to my o łasce naprawdę znacie? Ciekawe, jak przychodzą pewne doświadczenia, czy też znacie tę łaskę. Ciekawe, jak to jest, bo my z natury mamy takie, że my to znamy, my się przyzwyczailiśmy, poczytaliśmy pewną tekstów, tak jak wspominałem na początku apelu, teksty, które już tak znamy, że nieraz to nawet nie chce nam się czytać, prawda? No bo już tysiące razy czytaliśmy, już na pamięć się znamy. Ale czy my je znamy, kochani? Czy my znamy rzeczywiście? A więc, zobaczcie, zbrukana i Biblia o tym samym mówi, wiecie? Te słowa, które tu są, Słowo Boże potwierdza. Otwórzmy na księdze Jakuba. Tak. Ja wiem, że, wiecie, powiem, niewygodne słowa mogą być tego okazania, ale po to, żebyśmy mogli się naprawdę zastanowić. Być bliżej Boga. To jest najważniejsze, co człowiek może ludziom przekazać, wiecie? Być bliżej Boga. Moja Jola kiedyś mi powiedziała, pokaż mi Boga. Bardzo to wziąłem tak poważnie i modlę się, żeby tak było i tak się dzieje. Czwarty rozdział, otwórzmy. Od czwartego wersetu. Wiarołomnie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Dlatego, że świat idzie w innym kierunku, my mamy iść w innym kierunku. I właśnie. I teraz jedna rzecz bardzo ważna. Jeżeli jesteś przy Bogu, przez płacz i narzekanie, przez ten lament, oznacza, że zbliżasz się do Boga i wtedy możesz pokazać Jego charakter. Natomiast, jeżeli jesteś zlany i się nie różnisz niczym od świata, to w tym momencie co to daje? Powiedzcie.
Co pokażecie ludziom, jeżeli się nie różnicie od świata? A jak mamy się różnić? Może już opowiadałem to doświadczenie, ten filmik, który jest taki był mocno wyrazisty, jeżeli chodzi o tą sprawę. Jest sala sądowa i pokazany jest mężczyzna, który zabił ileś tam dzieci i rodzice, którzy wstają i potępiają go. W pełni bólu, rozdarcia, potępiają go. Tego właśnie mordercę. I ten morderca, jego twarz jest pokazana, tak jakby gumę zrzuł, jakby go to nie obchodziło wcale. I w pewnym momencie wstaje mężczyzna, siwy taki, i mówi: rozumiem ból tych osób tutaj, ale mówi, ja ci nie potępię, ja ci przepraszam. Mówi, jest to ciężkie dla mnie, jest to ciężkie dla mnie, ale mówi, ja ci przepraszam. Wiecie, co się stało? Kamera pojechała na tego człowieka, na tego mordercę, i jego twarz zrobiła się, coś się zaczęło dziać i zaczęło mu wylecieć. Koszmarnemu człowiekowi, który zabił tyle dzieci. Potępianie to był człowiek, który pokazał, że jest dzieckiem Boga. Zobaczcie, tam pokazał, zajaśniał, że charakter Boży nie jest potępiający, choć ja rozumiem ten ból tych osób, które to robiły. Bo wiecie, to jest ciężkie doświadczenie. Ale za co pokazał? Zupełnie inną drogę, prawda? Zupełnie inny styl, zupełnie inaczej się zachował. On się nie zachował tak samo. Gdyby się zachował tak samo, potwierdziłby tylko, że co? Że Bóg nie istnieje, dokładnie. Tak, albo że Bóg jest taki sam, albo nie istnieje, dokładnie. Albo jest taki sam, albo nie istnieje, czyli czy to wierzyć w Niego, czy nie, prawda, to jest bez różnicy. A skoro jest wszystko to samo, to co to za różnica? Możemy wierzyć, nie musimy. Natomiast pokazał, że dziecko Boże daje świadectwo takie, że przebacza. I on przebaczył, wiecie, choć to było ciężkie dla niego, bo to powiedział. Jeszcze raz powiem, to nie było łatwe dla niego. To nie były kwiatki rosnące na łonie, które pachniały. To było ciężkie, ale oddał to Bogu i Bóg dał mu siły, bo Bóg mu dał siły. Wiecie, to nie było tak, że on stanął i przebaczał ci. Wiecie, nie było takiego słowa. Tylko on powiedział, przebaczam ci. Spokojem w sercu. On to nie robił sam, wiecie? To nie było jego działanie, bo sam to, wiecie, zmuszony w środku, no dobra, na zewnątrz musi pokazać, prawda? Byłoby widać, że to robi na siłę. Ale on nie robił tego na siłę. On rzeczywiście mu przebaczył temu człowiekowi. I to spowodowało, że ten człowiek miał szansę się nawrócić. Nie było dalej pokazane, co się z nim, dalsze losy tego człowieka, ale jedno jest pewne. Dostał szansę, żeby co? Nawrócić się. Ten morderca, bo Bóg go też kocha. Oczywiście można wtedy powiedzieć, wiesz, wiecie, wszyscy ci rodzice z bólem tak naprawdę pokazywali, że on jest gorszy. My jesteśmy lepsi, myśmy tego nie zrobili, prawda? To ty nam zrobiłeś te dzieci. Tak, to jest silne. Ja nie potępiam tych osób, które to mówiły, bo to jest silny ból. Ale człowiek ten zaświadczył, że mimo tego bólu, co? Bóg mu dał taką siłę, że powiedział, przebaczam ci. Zabiłeś mi dziecko. Ja przeżywam to. Ja kochałem to dziecko. To jest ciężkie, ale ja ci przebaczę. I ta szansa była dla tego człowieka dana, ale gdyby się zachował tak samo, ten człowiek by nie miał szansy. Wiecie, jego twarz, wiecie, tak grał, że on to wszystko lewał. Oczywiście nie olewał tego, ale pokazywał sobą, jakoby to olewał. Przepraszam, tak młodzieżowo użyję, jakby to lekceważył te słowa. Po prostu jakby, co tam, niech sobie potępiają mnie. Ale kiedy on powiedział, że przebacza mu, on był w szoku. Po prostu ten człowiek się w ogóle nie spodziewa takiej reakcji tego mężczyzny, ale to w ogóle. On był przekonany, że wszyscy go potępią po prostu tam. No i będzie dobrze. No. On był na to nastawiony wręcz, że wszyscy go potępią tam. I nagle się znalazła jedna osoba, która go nie potępiła, a wręcz przebaczyła. Nie tylko, że go nie potępiła, ale mu przebaczyła. Także słuchajcie, to jest świadectwo, że przyjaźń ze światem oznacza jakby razem z nim. Co? Jest nurt. To mamy płynąć pod prąd czy z prądem? Jak myślicie? Łatwiej jest z prądem. Tak, no, z prądem płynąć, prawda? Jest łatwiej. Ale tak mamy płynąć w naszym życiu? Właśnie. Jeżeli płyniemy z prądem, wiecie, to Jezus to określił, że jest droga wąziutka, prawda? I bardzo szeroki trakt. I tym szerokim traktem, jak się pani przyjemnie idzie, wiecie, a? Super. Tylko 10. No. Bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Przecież dzisiaj świat woła. Jeszcze raz wrócę do tych słów. Woła wygoda.
super. Rób sobie dobrze. Ty masz cierpieć? Nie cierp. Osoby starsze, jakieś inne chore, usuń z drogi. Ty masz, widzisz tylko estetykę, piękno, ty się masz zachwycać. A, to jest tylko życie. Super. Tylko że tak nie jest na tej ziemi i tak nie będzie. Będzie dopiero, kiedy będzie nowa ziemia, to tam, bez grzechu. Ale ja na tej grzesznej ziemi tego nie ma i nie będzie. A będzie coraz gorsze. Dlatego mówi, że Romani, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Przyjaźń ze światem, jeżeli się przyjaźnimy. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, którego dał w nas mieszkanie? On naprawdę chce mieć tego ducha dla siebie. Ale dlaczego? Bo on jest takim egoistą? Nie. Tylko dlatego, że wie, że to dla nas oznacza zbawienie. Czyli szczęście wieczne. Tak, bo chce nam to dać. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi Bóg się pyszny przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. No właśnie. Wszystkim tym, którzy uważają, że są tak jak faryzeusz, sprawiedliwi sobie, to co Bóg robi? Przeciwstawia się, prawda? Mówi, nie tędy droga. Oczywiście nie oznacza to, że go potępia. Nie, ale przeciwstawia się, żeby mu pokazać, że idzie niewłaściwą drogą. Ta osoba. Przeto podajcie się Bogu, przeciwstawcie się, diabła ucieknie od was. Zobaczcie, w jaki sposób diabeł może uciec od nas? Kiedy poddajemy się Bogu, a w jaki sposób możemy się poddać Bogu? Boście, płaczu i narzekam. I wtedy jest napisane, że wtedy szatan odejdzie od nas. Myślicie, że on inaczej odejdzie? On nie ma interesu, żeby odejść od nas. Nie, on ma interes, żeby być przy nas. A wiecie, jaki interes? Że grzechy, pamiętacie dzień pojednania? Grzechy, które były rzucane na Azazela, który symbolizował szatana. I ten Azazel jakoby symbolicznie był wypędzony na pustynię i tam umierał. I on ma świadomość, że grzechy zbawionych będzie zrzucone na niego i on będzie cierpiał nie tylko za swoje, ale za wszystkich tych zbawionych. Tak. I on ma wielki interes, żeby to jak najmniej ludzi było zbawionych, żeby cierpiało za swoje grzechy. Bo każdy potępiony będzie cierpiał ze swoje grzechy. To jest Boża sprawiedliwość. Przyjdzie ten czas. Bóg kocha każdego człowieka, robi wszystko w tym czasie łaski, w którym żyjemy, żeby zbawić człowieka. Ale jeżeli nie chce tego zbawienia, no to wybaczcie, na siłę mu nie się nie wda, bo co? Podepnąłby, prawda? Nie rzucajcie pereł między wieprze. Po prostu podepnąłby to. On by to zlekceważył, jego by to w ogóle nie interesowało. Dlatego właśnie jest to napisane. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tak, jestem przy Bogu i wtedy on nie ma nic do mnie, jak Jezus powiedział. Jezus powiedział, co myślisz? Spał szatan jak błyskawica, ale nie ma nic do mnie. Dlaczego? On miał coś do Jezusa, czy nie? Bo Jezus był nie z tego świata. Wiecie, nie z tego świata to prawda, tylko że Jezus też musimy wziąć, że przyjął ludzką, prawda? I był człowiekiem w pełni. Więc musieli to wziąć pod uwagę, że był nie z tego świata, ale gdyby się różnił od nas czymś, prawda, i pokazywał to, to byśmy nie mieli szans. Jeżeli on by używał atrybutów Bożych jako Bóg, no to my nie jesteśmy Bogami. Nie możemy używać atrybutów Bożych. No to dla nas by to było nieosiągalne. Więc to żaden wzór by nie był. Ale Jezus się ukorzył, przyszedł, żeby pokazać właśnie wzór, że jest człowiekiem. I że my, tak jak on miał łączność z kim? Z Ojcem, tak samo my z Nim, jeżeli będziemy mieć taką silną łączność, jak czytamy Ewangelię, jak studiujemy, wtedy pokazać, że zwyciężymy, tak jak On zwyciężył. Bóg może nam zabrać w pewnym momencie to, że przestaniemy grzeszyć. Ja nie mówię, że to jest nasze dzieło. Uważajcie, bo szatan też po drugi robi perfekcjonizm, prawda, i tego typu sprawy. Ale ja mówię o dziele Boga, bo Eliasz, który był zabrany, Henoch, jak myślicie, on był w grzechach zabrany? Nie ma. Wierzycie w to, że w grzechach był zabrany? Nie ma. Tak? No nie. No właśnie o to chodzi. Słuchajcie, przed Bogiem grzech się nie ustanie, prawda? Świętość Boga niszczy go. Po prostu. Każdy grzech. Więc, wiecie, to było nierealne. Więc, no, tylko jest jedno. W pewnym momencie Bóg dokonał w nim takiego dzieła, że on nie wiedział o tym, ale dokonał takiego dzieła, że po prostu mógł go zabić. Czy w tym przypadku. Mojżesz też, co prawda, zmarł, ale i tak mimo wszystko, prawda, jak wiemy, znalazł się tam. Na górze przemienienia był. Chciał zobaczyć głowę, to nie
wyznał, nie było dane, prawda? Mm-hmm, tak. Zobacz, grzeszny ciałem. Ale znalazł się Pan, prawda? Ale jednak później go Bóg jakoś zmartwychwstał. Nie wiadomo, jak to się stało, ja nie wnikam w to. No, ale jeden jest pewny. Był na górze przemieni. Po prostu. Raz z Eliaszem, który był za życia wzięty. Więc zobaczcie, to jest właśnie, to jest to. Następny. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, nie wasz śmiech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Dlaczego? Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że żyjemy w końcowym czasie, gdzie na naszych oczach wypełniają się proroctwa. Nie tak jest? Widzicie to? Widzicie, co się dzieje na świecie? Będzie jeszcze mocniej to wszystko szło do przodu, wypełniało się, dlatego pisze, że właśnie biadajcie i smućcie się. A wcześniej jeszcze zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Ludzie rozwalonej duszy. Wiecie, Bóg pragnie czystego serca. Dlatego wspomnę jeszcze jedno. Jeżeli zdarzy nam się upadek, grzech, to przyjdźmy do Boga i wyznajmy Mu, ale jednocześnie prośmy Go, żeby stworzył nam czyste serce. Pamiętajcie o tym drugim elemencie, żeby stworzył w nas czyste serce, jak Dawid ci mówił. Samo wyznanie jednego konkretnego grzechu nie czyni jeszcze wszystkiego. Natomiast kiedy ja pragnę Boże czystego serca, czyli jakby zmiany natury mojej, przekształcenia tej grzesznej natury, bo mnie jest źle w niej, to jest prawdziwa pokuta. To jest prawdziwa pokuta. I dalej mamy: uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Ale słuchajcie, biadajcie i smućcie się i płaczcie, a w Biblii Tysiąclecia jest użyte: uznajcie waszą nędzę. Tą moralną, o której właśnie ta autorka chrześcijańska pisała. Moralną nędzę. Każdy z nas jest takim nędznikiem. Pamiętacie Wiktora i jego nędznicy? To byli o ludziach, którzy finansowo, prawda, mieli fatalnie. Czyli byli ubogimi ludźmi. Ale tak naprawdę każdy z nas jest takim nędzarzem, jeżeli chodzi o co? Dobrze, o naszą naturę. I my przychodzimy do Boga i Bóg nas co? Wynosi z tego dołu. On przychodzi i wyciąga. Jeszcze raz wspomnę to, bo wiecie, kiedyś takie kazanie słyszałem i mi się ono spodobało, że czym się różni chrześcijaństwo prawdziwe od innych religii wszystkich? Albo tego chrześcijaństwa, które nie jest chrześcijańskie. Czym się różni? Tym, że we wszystkich tych religiach jest coś takiego, jest dół, wiecie, jest dół. I tam na dole, wyobraź sobie, że wpadłeś do tego dołu. I wszyscy ci nauczyciele mówią: wyjdź tutaj, a ja ci podam rękę i idzie wyciągnę. No wyjdź tu tam, no prawie już jesteś przy tym, ja ci podam rękę. A chrześcijaństwo czym się różni? Że Jezus schodzi do ciebie tam, bierze cię na i wychodzi. Tylko tym się różni. Czy aż to? Widzicie tą różnicę? Ty zrób sam, ty sam wyjdź, praktycznie sam, no bo to, że on tam mu poda rękę przy samej końcowej fazie, wiecie, wyjścia z dołu, to jest mało znaczące, no ale tak jest, a tu to Jezus robi, a nie my. Dlatego nie mamy szans, jeżeli chodzi o naszą naturę grzeszną, żeby wyjść, żeby zwyciężyć. Dlatego potrzeba modlitwy, gorącej modlitwy. Otwórzcie na jeszcze jeden pewien fragment, wiecie, w Biblii. Jest to Księga Kronik, druga. 7 rozdział. Drugie Księgi Kronik. I tam o 14-15 werset. Bóg chce wielkie dzieło wykonać w nas, ale nasz właśnie pragnie tej gorącej modlitwy. Nic nie będzie, jeżeli nie będziemy się modlić naprawdę o to. Jeżeli nie będziemy rozumieć tego, że potrzebujemy tego. Nawet jeżeli nie czujemy tego, ale prosimy Boga, wiecie, to Bóg zrobi to dla nas. Ale nawet jeżeli tego nie czujemy, uważamy, że to nie jest. Ale prosimy Boga, Boże, daj to w moje serce. 14-15 werset. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Słuchajcie, w oryginale jest bardzo ciekawe. Wysłucham, to słowo jest odpowiem na prośbę. Odpowiem na prośbę. A więc prosimy Boga. Prosimy,
Ukorzyliśmy się i prosimy, żeby był w naszym życiu, żeby zmienił nasze życie, nasze natury. To jest prośba. I ja wtedy odpowiem na prośbę, jeżeli to jest prośba. I odpuszczę. Wiecie, jak jest w oryginale? Wybaczę, oczyszczę. Odpuszczę, to wybaczę, oczyszczę. Odpuszczę, to wybaczę i oczyszczę jeszcze. Zobaczcie, to jest niesamowite. Odpuszczenie komuś oznacza, Bóg nie to, że wybacza tylko, odpuszcza, ale oczyszcza. On oczyszcza to serce. Chce oczyścić i grzechy, a i ziemię uzdrowił. Wiecie, jak jest w oryginale? Odnowię i uratuję. Odnowię i uratuję. Nowa będzie. I wtedy moje oczy będą otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanurzoną. Wtedy, pamiętajcie, będzie to autentyczne. Wtedy Bóg odpowie, jeżeli ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza. Kochani, weźmy sobie to do serca, bo żyjemy w końcowym czasie. I pamiętajmy, że Chrystus przychodzi. Jeżeli nie zlekceważymy ten czas łaski, który nam daje, może już nie będzie się, może nie mieć drugiego. Nie będziemy mieć. I wtedy będzie jedno. A Bóg tego nie chce, bo Bóg nas kocha. Ale mówi i apeluje do naszych serc, że czas jest, żeby się ukorzyć i przyjść do Boga i modlić gorąco się tak jak tutaj. Czyli z prośbą do Boga, żeby zmienił moje wnętrze, zmienił moje serce, żebym mi dał, jakie jest serce? Mięsiste, czujące, współczujące, nie mięsiste, kamienne, obojętne, nieczułe. Bo takie mamy serca z natury. I ja, i wy, każdy. Jeszcze jeden fragment, otwórzcie, który podsumowuje jakby to 58 Izajasza. Jest to będzie końcowy fragment. Izajasz 58 rozdział. I tam jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o ten właśnie fragment, który mówi o poście. Bóg znów jakby przywołuje, zobaczcie, wołaj na całe gardło, pierwszego nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki. Wiecie, jak jest w oryginale? Bunt. Jego bunt. A domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać mojej drogi, jakby byli narodem, który pełni sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa mojego Boga. Dopłagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego prościłeś, a ty tego nie widzisz. Dlatego umartwiamy nasze dalszego utrwania nasze dusze, a ty tego nie zauważasz. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy, uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby był wysłuchany wasz głos wysokości. To jest jedno. Po prostu często przy poście, nawet jeżeli chcemy się zbliżyć do Boga, nadal robimy pewne rzeczy, które nie są właściwe. Ale post prawdziwy, Bóg mówi dalej. Czy to jest post, który mamy upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się wiesza z głowy, jak się to wie, wkłada w ur i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Zobaczcie, Bóg się pyta. Ludzie się przyzwyczaili do pewnych form, do właśnie takiego postu. I że to jest jako jedyna forma, a Bóg mówi, czy ja mam naprawdę tym upodobanie? Czy ja tego pragnę, żebyście robili coś takiego? Nie, ja tego nie pragnę. Ale co pragnę? Że podzielisz twój chleb z głodnym i z biednym, bezdomnym przyjdziesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Zobaczcie, co się stanie wtedy, kiedy zaczniesz okazywać miłość po prostu ludziom. Nieważne, czy to jest twój brat, czy to jest osoba inna, znana, nieznana, to jest bez znaczenia. Zaczniesz okazywać miłość Bożą, on będzie mógł użyć cię jako narzędzie, taki przekaźnik, to wówczas wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. I twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Zobaczcie, twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Zejdziesz jak zorza, prawda? Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan cię wysłucha. Bóg wtedy będzie miał uszy otworzone. A gdy będziesz krzyczał pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo szydercze pokazywanie palcem i bezesne mówienie, kiedy i na, wiecie, czyli plotkę tam, odmowę, kiedy zaczniemy na to zważać, kiedy zaczniemy prosić Boga, żeby dał nam miłość,
Żebyśmy zaczęli naprawdę kochać tych ludzi, wtedy nie będziemy skorzy do tego, żeby omawiać, podkować, bo my wszyscy mamy z tym problem. Mówić źle, jakieś tam różne rzeczy na innych ludzi. Inni ludzie mówią na nas, my na nich, wiecie, to się tak fajnie kotuje. Takie koło zamknięte się robi. Natomiast Bóg mówi, kiedy to usuniesz w końcu, kiedy zrozumiesz, że to jest złe, nie przyzwyczaisz się do tego, że to takie normalne w moim życiu. A co to takiego? To będzie ci to uwierać. Wtedy znów podasz, zobacz, głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego. Wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Dwa razy Bóg powtarza, że twoje światło wzejdzie, jakie będzie? Będzie świecić. To będzie różnica w tym świecie, który jest w mroku, prawda? My mamy świadomość, że świat jest w mroku. Ale Bóg chce, żebyśmy byli światłami, lampami. Żeby to, i tak jak pochodnią jest Słowo Boże, nasze serca mają być pochodniami, bo jeżeli jest w nich naprawdę Chrystus, to będą pochodniami. A jeżeli tylko nam się wydaje, że jest, no to wtedy niestety będzie to ta ciemność. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasycić twoje dusze, nawet na pustkowiach. Zobaczcie. Mamy się obawiać pustkowiów? Mamy się obawiać rzeczy niewygodnych? Jakichś doświadczeń? Nie. Dlatego, że nawet na pustkowiach Pan cię będzie prowadził. Będzie ci nawadniał twoje serce. Nawet jeżeli będziesz musiał pościć, nawet jeżeli będzie takie nie albo chleb i woda, tylko będzie niewygodne sprawy do końca, to wtedy będziesz przygotowany na to. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. Zobaczcie. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. To jest cudowne. Wiecie, nie, ani czas, ani wiek, ani jakie innekolwiek bariery, płeć, cokolwiek innego byśmy wymyślili, nie ma tu znaczenia. Dlatego, że jest napisane, że te wody w każdym z nas nie będą wysychać. Bo Bóg jest taki. Nawadnia nasze serca i daje, i te wody nie wysychają. Chyba, że sami robimy, to wiecie, to się wypalamy, spalamy, bo my nie mamy siły ani wód żywych. I wtedy to następuje. I na końcu, zobaczcie, twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Zobaczcie, co jeszcze zrobią. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą się naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, abyś w nim można było zamieszkać. Co to oznacza? To oznacza, że wtedy, jeżeli to będziesz czynił, wtedy rzeczywiście Bóg przez ciebie będzie dokonywał zmiany w świecie. Bo ludzie będą widzieć to i będą chcieli iść. Będą chcieli nowego życia. Będą chcieli zwycięstwa. I pamiętajcie, ten, kto się uczy, najlepiej przekazuje innym ludziom. Nie ten, co już się wydaje, że się nauczył wszystkiego, albo mu się wydaje, że on wszystko wie, tylko ten, kto się uczy. Pamiętajcie, ten, kto się uczy, najlepiej przekazuje wiedzę. Wiecie jeszcze dlaczego? Bo on się uczy i to jest świeże w jego życiu, prawda? On to przeżywa i on to mówi. I na tym to polega. Na tym polega uświęcenie. Przeżywam, mówię i wtedy ja nie mogę zatrzymać w moim sercu, bo ja to przeżywam. A jeżeli nie przeżywam, no to nie mam co mówić i wtedy to jest normalne. Ja nic nie mówię, albo co mówię, no to nie budującego. Natomiast tak to wygląda. A więc post prawdziwy, nie zwieszanie się, nie zewnętrzne formy, ale zmiana serca. Niech Bóg błogosławi was i proszę, weźcie do serca te słowa, abyście mogli przyjść, spróbować zapościć, zrobić sobie post jednodniowy, później może trzydniowy, zbliżyć się do Boga z taką intencją. Boże, ja chcę być bliżej Ciebie. Aby Jego imię było bardziej wywyższone i abyśmy mogli zachować nasze dusze